Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium gminy Nadarzyn za rok 2015? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba przeciw. A zatem uchwała została podjęta, absolutorium zostało udzielone. Przedstawiciele większości Rady, zdecydowanej większości Rady, chciałabym pogratulować za ten rok i obecnie życzyć, żeby przyszły rok nie był gorszy, a nawet w sytuacji, kiedy wiele samorządów przeżywa kryzysy, dajemy radę. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować drużynie absolutorium. Właściwie jesteśmy w tym roku na półmetku, jeżeli chodzi o tę kadencję. I zaczynamy się w tej Radzie coraz lepiej rozumieć, o czym świadczy nawet tegoroczne absolutorium. A mam nadzieję, że do końca widzimy wspólne zdanie po ciężkiej dyskusji, po ciężkich negocjacjach, bo wiadomo, budżet jest zawsze niewystarczający w stosunku do zadań i że ta kadencja będzie też kadencją dla wszystkich, kadencją sukcesu, a nie będzie kadencją kłótni, kadencją destrukcji. Oczywiście czasy mamy, są czasami ciężkimi, są duże zmiany i w kraju, jak to Państwo obserwujecie na co dzień, coraz trudniej jest pozyskać środki, żeby realizować dużo inwestycji, ale nam się udaje i tu chcę podziękować jeszcze raz tym wszystkim, którzy głosowali za mną, żeby absolutorium zostało udzielone. Jednocześnie mówię, mam nadzieję, że doczekam czasów, ale dużo mi nie zostało, bo to 2 lata tej kadencji, jak to moja ostatnia kadencja, jak Państwo wiecie, że uda nam się w 100% powiedzieć, że to był nasz sukces wspólny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.